A herold zawołał donośnym głosem: rozkazuje się wam, ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. Księga Daniela, 3 rozdział, 4 i 5 werset. Serce pełne chwały. Szczególne miejsce, jakie zajmuje orkiestra w Księdze Daniela 3, jest bardzo zauważalne, tak samo jak w dużych światowych zgromadzeniach religijnych w obecnym czasie. Rozpala emocje. Działając na uczucia, daje ludziom poczucie oddania, które w istocie może być bardzo nierealne. W Starym Testamencie instrumenty muzyczne były używane w ozdobnych usługach świątynnych, ale nie ma to żadnego uzasadnienia w Nowym Testamencie. Ludzie mogą nazywać to kultem, siedzieć i słuchać wyszkolonego chóru i orkiestry wykonującej słodkie dźwięki. Ale muzyka działa po prostu na cielesną, sensualną i zmysłową część naszych ziemskich, starych natur i nie ma nic wspólnego z uwielbieniem Ojca i Syna. Adoracja, uwielbienie, czczenie Ojca i Syna muszą być w duchu i w prawdzie. Ci, którzy opowiadają się za używaniem instrumentalnej muzyki ze względu na jej miejsce już w czasach Starego Testamentu, powinni pamiętać, że była to przeszła dyspensacja pełna typów i cieni rzeczy przyszłych. Instrumenty, które były wtedy używane, przedstawiały melodię, która teraz jest wykonywana w sercu odkupionych przez Boga. Pewien pastor zauważył kiedyś, że wielu ludzi uczęszcza do jego kościoła, aby wielbić Boga w muzyce, więc powinien mieć najlepszych wykonawców i najwspanialszą muzykę, jaką może zdobyć, gdyż w przeciwnym razie ludzie nie będą uczęszczać. W rzeczywistości oni tylko zaspokajali ich własny gust i smak melodii i harmonii. Ta wrażliwość na piękno muzyki dana jest naszym ciałom przez Boga i jest właściwa, gdy jest na jej miejscu. Zdolność ciała i umiejętność ludzkiego mózgu w interpretowaniu i rozumieniu muzyki instrumentalnej nie może być mylona z prawdziwym uwielbieniem. Serce wypełnione Chrystusem wydaje najsłodszą muzykę, jaka kiedykolwiek dotarła do ucha Boga. Pamiętajmy więc, że w dyspensacji Nowego Testamentu to śpiewanie i granie w swoim sercu Panu jest tym, do czego chrześcijanin jest zachęcany, czego dowód mamy na przykład w Efezjan 5:19. To właśnie tam ma być muzyka, w sercu pełnym chwały dla Boga wszelkiej łaski. Oby to było coraz bardziej naszym doświadczeniem. A herold zawołał donośnym głosem: rozkazuje się wam, ludy, narody i języki, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. Księga Daniela 3, do 4, do 5.